jakąś taką nieśmiałością. On się złożył do tego rzutu. To otrzymuje przed chwilą Aaron Johnson. Ta piłka gdzieś tam. Ożeński, znowu Holt przy zasłonie. Teraz on wrócił do Sobina. Ten tak trafia. Ma pretensje, ten widz. Zabrali mu piłkę w Osławianie. No. Zaczynają. Łapetę. Wraca do niego piłka Almeida. I faulowany przez Łapetę. Niesamowity jest Almeida, on z takim spokojem, z takim polotem, z pewnością. On już mając piłkę kilkanaście sekund wcześniej wiedział, że sobą wysokiego zawodnika. Przez ruch boiska grają tutaj zawodnicy Stali, nie trafia też Szczeski. To w samej obręczy. Sędziowie przerywają. Rozpoczynać grę. To będą zaliczone, bo wcześniej przerwana gra. Nie poprawi się. Tak, ta sytuacja. Razem trafia z faulem. To znalazł swój sposób, ale na granie w koszykówkę Mateusz Kostrzewski zakręcił tutaj na blokietą. No, ja myślę, że tutaj kontra. Tą liczbę dopisać i gdzie? Z przodu czy z tyłu? I ten Rigor Milicic prosi o czas. Ale to dopiero po gwizdku lub po koszu. W jedynym momencie wracają do gry zawodnicy Rajkowicza. I zaledwie jedna strata. I znów ponad 30 minut na boisku. W tym finale wielokrotnie. Były wcześniej także takie serie w rywalizacji z Tenetu z Anvilem. Odwojenie, zabrali piłkę, wejdzie Ostrowianie i Markowicz. Czy był faul? Nie. Sędziowie. Jeszcze bez rzutów. Tak, bo to... Pierwszy rzut celny, spokojnie wykonany przez tego przecież mało doświadczonego zawodnika. Bardzo szybko punktów potrzebuje Bernstam Stal. Carter za trzy z narożnika, nie trafia. Almeida, jest Markowiczem. Zbiera Almeida. Czy to już jest koniec? Łączyński. A on chce to wykozłować do końca. Tak jest, to już jest koniec. I widzę z Wrocławka pięknie tutaj na boisko. A wielka historia się stała. Ambi się odbudował ten klub. 15 lat temu był mistrzem Polski. Jedyny.